Piątek, 24 marca, Karolina Paras, witam Państwa, zapraszam na informacje piotrkowskie, a na początek popatrzmy, co w dzisiejszym serwisie. Dziś powiemy o trwających w Piotrkowie dniach przyjaźni polsko-węgierskiej, o związanych z nimi targach turystyki kulinarnej, powiemy także o tym, w jakim celu do Piotrkowa przyjechali geodeci z całego kraju. Tydzień przyjaźni polsko-węgierskiej dobiega końca. Kulminacyjnym punktem było piątkowe spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Węgier Janoszem Aderem i przekazanie flagi. W ramach tego tygodnia piotrkowianie mogli uczestniczyć w licznych imprezach towarzyszących. Przygotowania do finału obchodów trwały kilka dni. Wiele miesięcy wcześniej trwały starania o to, by to właśnie w Piotrkowie Trybunalskim miały miejsce kulminacyjne wydarzenia. Szczególnie zależało mi, aby właśnie obchody Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej mogły odbyć się w Piotrkowie Trybunalskim i szczególnie właśnie w roku jubileuszowym, czyli w roku 2017, dlatego też zabiegałem o tę uroczystość od właściwie kilku lat. I udało się, myślę, że jest to duże wyróżnienie dla Piotrkowa i podkreślenie jednocześnie tego wspaniałego jubileuszu miasta, które ma wyjątkową przeszłość, wyjątkową historię. Głównym obchodom Dni Polsko-Węgierskich w Piotrkowie towarzyszyły liczne imprezy kulturalne. Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej to okazja do budowy sieci współpracy handlowej i inwestycyjnej. Z tej okazji zorganizowano Polsko-Węgierskie Forum Gospodarcze. Takie spotkanie to okazja dla przedsiębiorców do poznania rynków i nawiązania kontaktów. Pewne wskazówki przedsiębiorcy uzyskali, bowiem uzyskali wiedzę na temat współpracy globalnej pomiędzy Republiką Węgierską a Polską. Wskazano także już w dotychczasowych wystąpieniach na te sfery życia, gdzie rzeczywiście ta wymiana jest bardzo intensywna i nie jest przypadkiem, że Polska jest szóstym, prawda, państwem, jeśli chodzi o dla Węgrów, jeśli chodzi o wymianę gospodarczą. W forum gospodarczym wzięli udział lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele ambasady Węgier w Polsce, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu czy eksperci rynków międzynarodowych. Uroczystego otwarcia wystawy dokonali Janosz Tischler, dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie oraz pierwszy demokratyczny ambasador Węgier w Polsce, Ákos Engelmeier, bo to właśnie dzięki ich zaangażowaniu i udostępnieniu swoich zbiorów powstała ta ekspozycja. Na wystawę składają się bezcenne pamiątki oraz wspomnienia świadków wydarzeń z 1956 roku na Węgrzech. Unikatem tej wystawy jest fakt, że około 90% prezentowanych na niej eksponatów pochodzi od Polaków. Podałem apel polskiej prasie, polskiej telewizji, polskim radiu i zgłosiło się około 120 Polaków, którzy też mieli właśnie te pamiątki, zdjęcia, opaski, kawałek węgierskiej flagi narodowej, różnego rodzaju rzeczy. I w większości mi przekazali, że u mnie będzie w dobrym miejscu. Ja im wtedy obiecałem, że jak będzie okazja, to podzielam się z tą wiedzą z innymi, dlatego że warto pokazać, że tutaj mamy taki bardzo cenny zbiór. Tu każdy przedmiot ma swoją historię, jak chociażby wiersz Herberta, któremu cenzura odebrała tytuł, flagi Polski i Węgier, które zostały uszyte przez Węgierkę skazaną na więzienie za udział w powstaniu, czy płaczący gołąb, namalowany przez Franciszka Starowiejskiego, który stał się symbolem węgierskiego powstania w Polsce. Przedmioty ważne i bezcenne. Całe moje życie określiło to 13 dni nadziei. To alfa i omega mojego życia. W związku z tym każdy gest, każda odznaka pamięci to jest sprawa, dla mnie jest sprawą wielką. Wystawę zamyka instalacja ustawiona przed budynkiem muzeum zatytułowana Buty Stalina, która nawiązuje do słynnego pomnika komunistycznego wodza, który stał w Budapeszcie i został obalony właśnie 23 października 1956 roku. Po zrzuceniu pomnika na cokole pozostały tylko buty, a zniszczenie pomnika stało się symbolem rewolucji.
tę samą tematykę polsko-węgierskich stosunków w roku 1956 podejmuje plenerowa wystawa zatytułowana 1956. Polska i Węgry. Historia i pamięć. Ekspozycja składa się z kilkunastu paneli, na których zaprezentowano losy dwóch narodów, które mimo trudnej sytuacji kraju walczyły o wolność, pomagając i wspierając siebie nawzajem. Wystawa podróżuje po Polsce od roku, a jej organizatorami są Instytut Pamięci Narodowej oraz Węgierski Instytut Kultury w Warszawie. W Miejskiej Bibliotece Publicznej można oglądać specjalnie przygotowane wystawy z okazji Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Hol Miejskiej Biblioteki i czytelnie zdobią zdjęcia węgierskiego Moson Magyarovar, komiksy i fragmenty książki. Jak sam tytuł wskazuje, wystawa przede wszystkim traktuje o chyba jednej z najbardziej sławnych książek węgierskich, właśnie autorstwa Ferenca Molara. Chłopcy z Placu Broni to tytuł jednej z wystaw. Kolejna wystawa to połączenie komiksu węgierskiego z literaturą polską. Jako że węgierscy rysownicy wzięli na tapetę polskich literatów. Zobaczymy tutaj w Pustyni w Puszczy Henryka Sienkiewicza w komiksowej odsłonie. Poza tym mamy Faraona Bolesława Prusa, ale i odważyli się sięgnąć po dzieło Stanisława Lema. Tak jak mówiłam, obydwie wystawy w budynku głównym. Dodatkową wystawą, którą również jak pozostało oglądać można do końca marca w bibliotece, jest wystawa Wojtka Trojanowskiego. Jest to wystawa fotografii Spacer po Moson Magyarovar, czyli jednym z miast partnerskich naszego Piotrkowa Trybunalskiego. Na wszystkie wystawy oczywiście serdecznie zapraszamy do końca marca na ulicę Jerozolimską 29. Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej to również szereg sesji naukowych. Jedną z nich zorganizowano wczoraj na Zamku Królewskim. Sesja naukowa poświęcona była międzynarodowej przyjaźni Polska i Węgry, dzieje tysiącletniej przyjaźni narodów w Europie Środkowo-Wschodniej. W sesji wzięła udział piotrkowska młodzież, a wśród wykładowców znalazły się osoby ze środowisk uniwersyteckich, historycy czy pracownicy muzeów. Sesji towarzyszyła wystawa 1000 lat przyjaźni i tradycji polsko-węgierskiej. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, biskup Aaron Marton oraz Janusz Esterházy, czyli polscy i węgierscy kandydaci na ołtarze, byli bohaterami wykładów, które wygłoszono w czwartkowy wieczór na konferencji w Centrum Idei ku Demokracji. Spotkanie rozpoczął wykład o Węgrze wychowanym na polskim dworze, późniejszym królu Węgier Władysławie, świętym obojga narodów. Jego sylwetkę przedstawił minister Peter Szilágyi, przewodniczący węgierskiej delegacji, który podkreślał, że łączy nas nie tylko historia. Nie tylko historia nas łączy, lecz i różne wartości. Tak jak dzisiaj doświadczyliśmy w czasie tych wystąpień, tych wykładów, w XXI wieku dla nas żyjących tutaj Węgrów i Polaków jest bardzo ważne, żebyśmy stworzyli silne narody, silne państwa. Wiemy, że mamy podobny los, czy mieliśmy podobny los, jak na przykład w czasie dyktatury komunistycznej. O tym dzisiaj również mówiliśmy, ale mamy dużo wspólnych rzeczy dla przyszłości, a tą wspólną rzeczą jest między innymi nasz obowiązek współpracy, żebyśmy umocnili nasze państwa w walce między innymi Brukselą. Po wykładach węgierscy goście zwiedzali kościół Matki Bożej Śnieżnej oraz galerię w Centrum Idei ku Demokracji. Hungaria, wiązanki tematów węgierskich. To koncert, na który złożyły się największe węgierskie przeboje w wykonaniu muzyków, którzy na co dzień występują w Teatrze Wielkim oraz w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Już od pierwszych rytmów muzycy przenieśli publiczność w naddunajskie krajobrazy, bo to, co charakterystyczne dla muzyki węgierskiej, słyszane było z każdą nutą. A jak się okazuje, muzykę węgierską znamy i lubimy.
czy muzyka węgierska to jest taka muzyka, którą pani zna, lubi? No, owszem, tak. No, jak zwykle i chyba najbardziej Czardasze. Ale oprócz tego lechar, operetka. No, piękna muzyka. Muzyka i właśnie te rytmy, prawda, droga no, koleżanko? Rytmy węgierskie to takie jak cygańskie, a i ta grupa występuje u nas, także te rytmy, no, fajnie. Rytm, dynamika, zmiany tempa to właśnie to, za co publiczność kocha węgierskie melodie. Dlatego też już od pierwszych chwil koncertu wszyscy doskonale bawili się w rytmie tematów węgierskich zaproponowanych przez zespół Czardasz Trio. W budynku przy Alei Sikorskiego 7 w ramach Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej zorganizowano międzynarodowe targi turystyki kulinarnej. Obok wystawców z Polski pojawili się także ci, którzy przywieźli ze sobą węgierskie przysmaki. Najlepsze smaki województwa łódzkiego, wyroby rękodzielnicze i degustacje to czeka osoby, które skuszą się na kulinarne targi, gdzie częstują tym, co najlepsze. Na stoisku Motion Magyarovar, miasta partnerskiego dla Piotrkowa, członkowie delegacji opowiadali również o swojej turystyce. A jakie wrażenie zrobił na nich Piotrków? Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Podoba się nam tutaj bardzo. Wczoraj byliśmy po mieście na takim spacerze z przewodnikiem. Było bardzo piękne. Skosztowaliśmy też polskich specjałów kulinarnych. Jesteśmy wręcz zachwyceni. Chcielibyśmy kilka z nich zawieźć na próbę naszym przyjaciołom na Węgry do skosztowania. Także bardzo nam się tutaj podoba. Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj być. És gazdag ugye a városuk, és gyönyörű a belváros. Nagyon sokat sétáltunk, és reméljük, hogy még vissza fogunk térni önökhöz. Na targach prezentuje się kilkunastu wystawców. Każdy promuje swoje produkty regionalne. Są sery, miody, wina, gotowe potrawy oraz wypieki. Jednak to, co najprzyjemniejsze na takich targach, to degustacje. Węgierskie smaki Polakom są bliskie. Bardzo. Ja uwielbiam. Ja kiedyś podróżowałam dużo i byłam często na Węgrzech, ale no, jestem zachwycona i zawsze byłam zachwycona. A muzyka szczególnie. A co pani lubi? No jak to co? Czardasza. A jeśli chodzi o kulinaria? A gulasz, ale w tej chwili już mi nie służy, ale uwielbiam gulasz. Leco jest wspaniałe, tak. To my znamy. Gulasz węgierski, oni podają, jak się u nich znajdujemy, to podają te gulasze w różnych konfiguracjach gastronomicznych, w takich kubełkach podgrzewanych. Jest to znakomita potrawa. Przede wszystkim ona jest niepowtarzalna. To jest typowo danie węgierskie. A w tej pikantnej wersji pan lubi gulasz? Uwielbiam gulasz ostry. Podczas targów można było również spotkać wystawców z kilku węgierskich regionów. Z kolei przed budynkiem hali przy ulicy Sikorskiego zorganizowano strefę food trucków. Tu pojawiły się przeróżne potrawy. Jednak to, co przyciągało smakoszy, to węgierskie smaki i budka z węgierskimi langoszami. Bardzo mi smakują langosze węgierskie, uwielbiam. Poproszę langosze. Sprzedamy langosz. Langosz jest węgierski tradycyjne jedzenie, jak twój pierogi. I jest placek, to smażymy i potem używamy świeże dodatkami. Możemy po wegetariańsku albo z mięsem. Impreza potrwa do soboty, a dodatkowo w programie przewidziano koncerty zespołów folkowych czy występy blogerów kulinarnych. Targi potrwają do sobotniego popołudnia, a więcej o obchodach Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w poniedziałkowym wydaniu Informacji Piotrkowskich. Zapraszam Państwa do oglądania, a my zmieniamy temat. Piotrków jest gospodarzem Kongresu Geodetów Polskich i w tym celu do Piotrkowa przyjechało 130 geodetów z całego kraju.
Kongres zorganizowano pod hasłem Jedność geodezyjna. Gospodarzem byli geodeci ziemi piotrkowskiej. Wspólne spotkanie środowiska geodezyjnego to doskonała okazja, by pomówić na nurtujące tę branżę tematy. Jak mówią geodeci, w tym zawodzie wcale nie jest łatwo. Sytuacja w tej chwili jest bardzo tragiczna w branży geodezyjnej, ponieważ wszystkie rzeczy, które my wykonujemy, wszystkie prace, chociaż posiadamy samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji nadane przez głównego geodety kraju, są weryfikowane w powiatowych i miejskich ośrodkach dokumentacji geodezyjnej niejednokrotnie przez osoby nieposiadające uprawnień, nawet nieposiadające wykształcenia geodezyjnego. Są to osoby na przykład typowo po szkole, bezpośrednio po studiach geodezyjnych. Oni w tej dokumentacji nawet nie piszą nam protokołu zgodnie z przepisami prawa. Spotkanie zaowocowało obietnicą złożoną przez Tomasza Żuchowskiego, podsekretarza stanu. Powstanie Państwowa Rada Geodezji, która pomoże w rozwiązaniu kluczowych dla tej branży problemów. Powołanie tego zespołu, które wszystkie środowiska będzie jednoczyło przy jednym stole i mówimy wprost, wykładamy karty na stół i rozwiązujemy problemy zarówno te historyczne, te dokonujemy autorefleksji i potem pokazujemy, jak prawo mamy zmienić, żeby ono funkcjonowało. Funkcjonowało z punktu widzenia geodety jako jednostki, która ma ten zawód, żeby utrzymać rodzinę, ale i z punktu widzenia systemu geodezji w państwie polskim. Kongres Geodetów Polskich trwał 2 dni. W jego ramach odbyła się również wystawa sprzętu geodezyjnego. Drużyna Laury znów wystartuje w 3. nocnym piotrkowskim półmaratonie wielu kultur. Tym razem pobiegną dla 12-letniej piotrkowianki Oliwii Gottwald. Do biegu może dołączyć każdy, a liderem, podobnie jak przed rokiem, będzie Konrad Matuszewski, ojciec Laury Matuszewskiej. W ubiegłym roku drużyna Laury powstała w ciągu zaledwie kilku dni. Biegli dla Laury, rocznej dziewczynki chorej na zespół Aperta. Podczas zbliżającego się czerwcowego półmaratonu niewykluczone jest, że drużyna Laury będzie liczyła kilkuset uczestników. Jest taka możliwość. Każda osoba, która zapisze się do drużyny Laury w jakiś sposób, no w jakiś realny, wymierny, przede wszystkim finansowy, wesprze naszą podopieczną. Bo takiego wsparcia także potrzebują rodziny, które mają chore dziecko. Kontynuujemy to w tym roku i mamy nadzieję, że przyszłe lata też pokażą, że ludzie, którzy biegli w tamtym roku, pobiegną w tym roku i będą wspierać dalej osoby, które będą tego potrzebować. 12-letnia Oliwia Gottwald zachorowała kilka miesięcy temu, a rozpoznano u niej mięsakę Ewinga. Oliwka właśnie zachorowała na nowotwór złośliwy. Jest to mięsak Ewinga, gdzie potrzebuje ona właśnie długotrwałego leczenia i rehabilitacji, gdzie właśnie poprzez taki bieg ludzie dobrej woli mogą Oliwkę właśnie wesprzeć w tej ciężkiej chorobie. 3. półmaraton piotrkowski odbędzie się 23 czerwca. Start nastąpi o 21 na ulicy Słowackiego. Zapisać będzie mogło się maksymalnie 800 biegaczy. Szczegóły można znaleźć na stronie www.półmaratonpiotrkowski.pl. Kalendarz pokazuje, że mamy wiosnę, która bardzo nieśmiało zagląda również do naszych ogrodów i sadów. I to najlepszy czas na to, by rozpocząć porządki. Także te w ogrodach działkowych, na których była Krystyna Witkowska. Pierwszy dzień wiosny powitał nas piękną, słoneczną pogodą. Ciepła aura cieszy wszystkich, ale najbardziej chyba działkowiczów, którzy już rozpoczęli pierwsze prace w swoich ogródkach. O tym, kiedy można rozpocząć pierwsze prace, decyduje głównie pogoda. Dlatego też działkowicze wykorzystują każdy moment wiosennej aury, który pozwala na rozpoczęcie prac. Tych jest po zimie całkiem sporo. Gęsi już leciały, to już na działce zaczynamy. A to, co możemy zrobić, to jest to, że możemy na przykład przygotowany obornik, kompost. To, co żeśmy sami robili przez rok czy przez 2 poprzednie lata, przygotowywali i teraz rozsypujemy, co by ewentualnie potem nasze zbiory były przyjemniejsze. Robimy skrzynie kompostowe, skrzynie rozsadnikowe, w które będziemy siać nasiona, które długo, na przykład rośliny, które długo wschodzą, prawda? I później w tej skrzyni, kiedy jest troszkę cieplej, one tam szybciej zakiełkują, szybciej zrobi się rozsada i możemy przenosić już na grunt. Wygrabiliśmy te
liście, to co było przykryte, kwiatki były przykryte, bo puszczają już pozbierane, no i czekamy teraz, żeby było beschło tylko. Na liście obowiązkowych prac obok uporządkowania działki i przygotowania gleby istotne miejsce zajmuje także wysiew nasion na własną rozsadę. Tu nieodzowna okazuje się pomoc latorośli. Do wiosennych prac zbierają się nie tylko ludzie. Praca na działkach wre nawet w świecie owadów. Kochamy naszą działkę i przyjeżdżamy tu, cieszymy się każdym dniem. A teraz już, kiedy się pokazują krokusy, kiedy pszczółki pierwsze zaczynają się ruszać, kiedy już przebiśniegi prawie się przewracają, bo już minęła ich pora, to zaczyna się naprawdę to życie. No, pierwszy dzień wiosny, hura. Wszystkim działkowiczom przyświeca jeden cel. Im lepiej przygotują ogród na wiosnę, tym bardziej będzie on cieszył przez całe lato, aż do późnej jesieni. Tym wiosennym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie informacji piotrkowskich. Zapraszam na magazyn Werbum oraz program Piotrków, którego nie znacie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na poniedziałkowe wydanie naszych informacji. Do zobaczenia. Witam serdecznie w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. W naszym codziennym życiu doświadczamy wielu różnych ograniczeń, braków. Te braki czasem są dla nas dokuczliwe. Czasem zadajemy sobie pytanie, albo pytanie nawet samemu Bogu. Dlaczego? Za czyje grzech? Dlaczego ja cierpię? Dlaczego mam takie braki? Dlaczego pewne niedoskonałości mam? Czy w naszym swoim organizmie, czy w życiu codziennym. Posłuchajmy dzisiejszego fragmentu Ewangelii, której Pan Jezus pokazuje, że pewne sytuacje mogą być dla czegoś większego. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloe, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: czy to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: tak, to jest ten, a inni przyczyli: nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: to ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzą. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc wśród faryzeuszów rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? Powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: a ty co o nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział: to jest prorok. Na to dali mu taką odpowiedź: cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? Idź precz. I precz go odrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: jest Nim ten, którego widzisz i który mówił do ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie,
i oddał mu pokłon. Pan Jezus wyjaśnia, że pewne braki są dla tego w nas, żeby się na nas objawiły dzieła Boże. Ale pytanie, które warto sobie też zadać w kontekście naszego życia, to czy pozwalam, czy chcę pozwolić, żeby we mnie, w mojej historii objawiły się dzieła Boże. Pan Jezus uzdrawia nie wprost, można powiedzieć pośrednio. To jest odwołanie do tego początku, kiedy człowiek został stworzony z prochu ziemi. Ale dzieło Boże, działanie Boże trwa nadal. Bóg nadal nas stwarza, odnawia. Wielki Post jest dobrym czasem, by pozwolić na odnowienie naszych serc, by pozwolić Bogu na działanie łaski i odnowienie naszego życia. Kłaniamy się Państwu, Leszek Józefacki, Stanisław Piotr Gajda i Izydor Młoczkowski w kolejnym odcinku programu Piotrków, którego nie znacie, a w tym roku zajmujemy się początkami historii naszego miasta i symbolami związanymi z całą historią. Mówiliśmy już o pierwszej wzmiance o Piotrkowie, mówiliśmy o nadaniu praw miejskich przez Łokietka, a potem przez Jagiełła. A dzisiaj, proszę Państwa, chcielibyśmy zatrzymać się chwilę nad herbem Piotrkowa, bo ten herb był różny w różnych okresach dziejowych tego miasta i on się zmieniał, chociaż ciągle pozostawał blisko tego, który jest. No nie, on się kiedyś przejściowo zmieniał na długi okres czasu, tak, i powrócił. Ale w tej chwili powrócił ten, który był na początku, ale o tym za chwilę powiemy. Piotrze, kilka słów o podstawach heraldyki. Co to jest herb? No, herb to jest taki znak, symbol albo rodu, albo miasta, albo kraju, albo jakiegoś rycerza wtedy. I herby przybyły około XIII wieku do Polski przez Czechy, przez Niemcy z zachodu, ale też nawiązywały do kultury ojczystej. A natomiast herby miejskie powstawały z inicjatywy wójtów albo rad miasta. Bardzo często albo przy lokacjach. Albo były właśnie nadawane jako przywilej przywilej herbowy nadawany przez władców, które to miasto lokowali w opiekę. Tak. Wtedy zaczęto się posługiwać spolszczonym czeskim słowem erb, z niemieckiego erbe chyba. Erbe. No herb, czyli z niemieckiego to znaczy dziedzictwo. Dziedzictwo, czyli jakby symbolem historii człowieka, rodu czy miasta. I tam po upadku oczywiście Rzeczypospolitej zaborcy usuwali herby. To było tępione i one... Po rozbiory. One wróciły... Okupacje. Przed drugą wojną, w 1939 roku tam były jakaś zatwierdzono wtedy herby 104 miast polskich i te herby mieszczą się w sukiennicach, prawda? Tak. Możemy znaleźć tam herb Piotrkowa. Między innymi herb Piotrkowa Trybunalskiego. No ale wróćmy, tak. No jeżeli chodzi o te herby, no nie będziemy się rozwodzić o tym, czym one są zrobione. Bardzo dużo, wróćmy właśnie bardzo do... dużo wiedzy, proszę Państwa, musielibyśmy Państwu przekazać na tematy heraldyczne. Tam są bardzo ważne sprawy, tam są odpowiednie kolory, tam są zasady, budowy tarczy, wszystko tam jest bardzo ważne, jaki kształt ma tarcza. Ale my chcemy króciutko Państwu powiedzieć w naszym programie 15-minutowym,
Krótko o historii naszego herbu. Tak jak mówiliśmy, prawdopodobnie prawa miejskie Piotrków otrzymał przez króla Łokietka. Chociaż nie zachowały się ku temu dokumenty, ale zachowała się pieczęć Piotrkowa z takim orłem, Sigillum Civitatis Petrikowiensis w Otoku. Około 1531 roku dopiero archiwum toruńskie w Otoku, gotycka majuskuła z napisem i herb dynastyczny Piastów. To co Piotr powiedział, to jest lokacyjny orzeł rodziny Piastów bez korony, nieco archaiczny, zwrócony w prawą stronę. I od XIV wieku w dokumentach pisanych pojawił się taki herb. Po czym nastąpiła jego jakby zmiana. Tu jest pieczęć mniejsza rajców piotrkowskich, który znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Z 531 roku i do 578 roku aż do Trybunału obowiązywał taki orzeł w sześciopółkolistym obwodzie. Potem przez pana magistra Głowackiego odnaleziona pieczęć miasta już w 674 roku ukoronowany orzeł. Pieczęć ma napis Sigillum Maius Civitatis Petrikowiensis, pieczęć majestatyczna z XVII wieku. I tu mamy już, proszę Państwa, coś nowego. To znaczy tarcza na piersi orła. Tak jest, tarcza wprowadzona na piersi orła. I tu trzeba przypomnieć, że coś się zmieniło. Zmienił się status naszego miasta. 1578 Trybunał Koronny i wartość miasta wzrosła. W związku z tym dochodzi do orła zwróconego królewskiego, orła zwróconego w prawo. W koronie dochodzą trzy wieże z bramą. Symbol miasta, które ma większą rangę. I ten jest to jakby po pierwszym okresie, drugi okres, orzeł, mur miejski, symbol miejski. Jakby kolejna doba po Piastach, doba Jagiellonów. Ale jeszcze wróćmy na chwilę wcześniej, bo herb był przedstawiany we wszystkich księgach wydawanych w Piotrkowie dotyczących tak, praw, dokumentach, aktach notarialnych, tak, nadaniach. W 1646 roku Jacek Dyndowicz napisał wiersz. Dewizę taką do tego herbu, który przedstawia orła piastowskiego bez korony. Tak. W 1646 roku. Ja spróbuję ten wiersz w miarę sprawnie przeczytać, chociaż jest mało wyraźny. Ściągnij orle twe skrzydła dawno rozciągnione, które były do barków twoich przyciśnione, ku złotoświetnym niebom. Zaniechaj prędkiego ty orle górolotni latania twojego, siebie ozdoba, siebie i zawsze obronę miasto Piotrków odbiera i wszelką ochronę. W 1646 roku Jacek Dyndowicz taki tekst wydał, ten herb z tą dewizą. Kolejny, proszę Państwa. Kolejny herbowy miasto. Kolejny herb. Starczą herbu Ciołek króla Stanisława Augusta. Napis w otoku tej pieczęci Sigillum Civitatis Petrikowiensis Majestatis, pieczęć majestatyczna Piotrkowa, herb Poniatowskich tutaj w tarczy herbowej Ciołek, ukoronowany orzeł i tu czas, kiedy następuje upadek miast, coraz mniej mieszkańców mieszka w miastach, miasta mają coraz mniejsze znaczenie i jest to jakby w tej naszej heraldyce herbowej trzeci okres. Rok 1792, pieczęć Sądu Ordynaryjnego pierwszej instancji miasta Piotrkowa. Pojawiła się literka P. Stał się ten kawałek, fragment muru. Tak. I tu, proszę Państwa, widzimy orła.
w koronie. Widzimy tarczę miasta i tu po raz pierwszy w bramie pojawiła się literka P. 1792, średnica pieczęci, tak, 58 mm i to jest pieczęć sądu piotrkowskiego. Po raz pierwszy w tej pieczęci pojawiła się literka P. Edmund Rembek odrysował ten herb i z tego rysunku chyba najbardziej jest znany ten herb. Tutaj jeszcze ta kratownica w bramie, literka P, brama otwarta, brama otwarta. 798 rok, proszę Państwa, kolejna pieczęć, Sigillum Maestatis Civitatis Petricoviensis, pieczęć sądowa o średnicy 407 mm i tu jest już orzeł z profilu, orzeł siedzi, na prawo patrzę, również brama, również symbol miasta. Ta symbolika bramy miejskiej z literką P utrzymuje się również w czasach Królestwa Polskiego. To jest pieczęć 1914-1915 Królestwo Polskie, pieczęć magistratu piotrkowskiego. Potem kolejne pieczęcie, już ten orzeł jest albo z tarczą, tak jak tutaj, albo bez tarczy, tak jak tutaj, z koroną, patrzący w prawo. Po czym wrócono jakby do tego orła, to jest lata 1925-25, orzeł bez korony, pieczęć magistratu miasta i to jest środek pieczęci, literka P w bramie, orzeł zwrócony piastowski, powrót do orła piastowskiego w prawo i przez wiele lat ta pieczęć, powrócono do tej pieczęci, do tego orła. Potem to, co Piotr mówi... Proszę zwrócić uwagę, że ten herb w takiej postaci jest chyba przez wiele lat był najbardziej znany przez to, że został umieszczony w kartuszu na zwieńczeniu wieży w ciśnień w Piotrkowie. I to potem magistrat miasta Piotrkowa i zaczął się stemplować pierwotnym, archaicznym orłem piastowskim. I proszę Państwa, po czym ten nasz złoto-usty orzeł, biały orzeł na czerwonym tle, zgodnie z heraldyką, ze złotym dziobem i złotymi pazurami, zatwierdzony w 1939 roku, zwrócona głowa w prawo, język szpony, dziób złoty i to jest nasz herb naszego miasta. Natomiast podsumowując, najstarszy herb i najdłużej trwający na dokumentach piotrkowskich to był orzeł bez korony. W związku z tym, jak się ustala nowy herb, zawsze bada się do tyłu, która z pieczęci, który z herbów trwał najdłużej. Orzeł bez korony trwał ponad 300 lat. Orzeł z murami i wieżą w środku był drugim herbem Piotrkowa w 1792 roku. Pamiętaj, proszę, że te mury się najpierw zostały pokazane z orłem, czyli na tarczy orła. Na tarczy orła. Tak, potem je powiększono. Ten element to, starczy, o tym Piotr mówi, stał się osobnym. Na tarczy, na piersi orła pojawiły się mury. Potem się mury powiększyły aż do dominanty w naszym herbie. Miasto Piotrków również taki herb miało. Ostatecznie pozostał w związku z tym, że był najstarszym, na najstarszych dokumentach i najdłużej trwającym ponad 300 lat. Herbem Piotrkowa jest biały orzeł na czerwonym tle ze złotym językiem, dziobem i pazurami. Bardzo trudno, proszę Państwa, jest badać heraldykę i herby, dlatego że wiele tych pieczęci jest uszkodzonych, dlatego pokazujemy Państwu odrysy, szkice, bo bardzo trudno sfotografować na przykład ten pierwszy herb, bo on jest na wosku. Kolejny herb jest na laku. Lak się bardzo świeci i robiąc zdjęcia, dużo blików jest. W związku z tym łatwiej jest naszkicować, tak jak my Państwu tu przygotowaliśmy szkice tych herbów, niż pokazać. One są oczywiście troszeczkę podciągnięte, żeby były czytelne dla naszej audycji. W ten to krótki sposób... Ale poczekaj, jeszcze nie, bo tytułem jakby pełnego wyjaśnienia historii herbu Piotrkowa trzeba wspomnieć o tym, że w pewnym momencie historii ten herb się absolutnie zmienił. I to było wtedy, kiedy Polska dostała się pod zabór rosyjski, była w połowie suwerenna, bo było Królestwo Polskie już, ale wtedy władze gubernialne odebrały nam prawo do korzystania z herbu miejskiego, natomiast wprowadziły
wprowadziły herb guberni piotrkowskiej. I ten herb był zupełnie inny. Herb tworzyły w polu srebrnym ustawione w pas trzy wrzeciona. Podobno te wrzeciona nawiązywały do tego, że w pobliskiej Łodzi rozwijał się tak prężnie przemysł włókienniczy, co możemy wspomnieć w filmie Ziemiowic Obiecana. W tym czasie, co Piotr mówi, używano pieczęci z dwugłowym, proszę Państwa, rosyjskim herbem. Natomiast to są projekty, o czym Piotr mówi, projekty za czasów carskich. No taki herb obowiązywał. Herb, tak. Jako herb guberni piotrkowskiej pochodzi z 1869 roku, zaprojektowany zresztą przez heraldyka rosyjskiego. Ale herb się nie przyjął. No. Był to taki epizod. Urzędowo stemplowano natomiast w sądach, w notariatach orłem rosyjskim i litery, napis dwugłowym orłem rosyjskim. Tak również był czas, kiedy byli Prusacy, więc oni wprowadzali swój herb, tak jak Piotr wspominał. Rosjanie mieli swój herb, ale w końcu wrócono do pierwotnego piastowskiego orła Łokietkowego, który był założycielem i pierwszym panem naszego miasta Piotrkowa. Potem wzrasta ranga tego miasta do Trybunału i po okresie otwarcia Trybunału dochodzą mury jako akcent wzmożenia roli miast. Potem rola miast upada, więc mury znikają. Pojawiają się orły koronowane, niekoronowane, aż jest powrót do pierwotnego orła piastowskiego, z którego jesteśmy dumni. Możemy zobaczyć nasz herb na wieży ciśnień. Jeszcze tylko chciałem zwrócić uwagę, że w tym herbie z murami, z orłem i z bramą, ta brama jest otwarta, to szeroko otwarta, to świadczy o tym, że Piotrków jest miastem niezwykle otwartym i gościnnym. Gościnnym, bo mieli tutaj mieszkanie ludzie z różnych kultur. Piotrków był miastem wielokulturowym. Jeszcze ja ciekawostka, wiem, Piotrze. Ale ładnie by było w ten sposób powiedzieć o tym herbie. Wracając, proszę Państwa, co Piotr mówił o tym herbie z murami, to wiele miast polskich ma podobny herb, z tym, że nie ma tam literki P. I ta literka P była w tym czasie rozróżnieniem od innych herbów, bo herby się powtarzają. I często wiele miast ma taki sam herb. Tylko ten orzeł zawsze tutaj był nad środkową bramą, nad środkową wieżą. W prawo on rozpościerał, tak. Rozpościerał skrzydła swoje, żeby Piotrków jak bronić mówił, i chronić. I chronić. I tak, proszę Państwa, spróbowaliśmy dzisiaj powiedzieć Państwu, bardzo ogólnie zresztą, o symbolice heraldycznej naszego miasta. O tym, jak powstał herb, jakim przemianom ulegał i jakie kształty w końcu nabrał. Myślimy z Piotrem, że wzbogacimy Państwa wiedzę z okazji 800-lecia naszego miasta. Dlatego przygotowaliśmy dzisiaj trzeci odcinek związany cały czas ze świętowaniem w roku 2017 800-lecia naszego miasta i pierwszej wzmianki o nim. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za uwagę. Kłaniamy się Państwu. Leszek Józefacki, Stanisław Piotr Gajda i Izydor Młoczkowski. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy na następne odcinki.